Są krasnale, czy ich nie ma? To istotne jest pytanie. Więc, by na nie odpowiedzieć, zarządzono raz zebranie. Na zebranie to przybyli trzej uczeni, jeden lekarz, szewc, ogrodnik, kucharz gruby, nauczyciel oraz piekarz. Pierwszy zabrał głos ogrodnik. Tak powiedział: moi mili, są krasnale. Są z pewnością. Myśmy z synem to sprawdzili. Raz zbierając grzyby w lesie, ja znalazłem bucik mały. Syn mój zaś krasnale widział, jak pośpiesznie umykały. Tu wrzasnęli wraz uczeni, choć o głos ich nie proszono. Że krasnale nie istnieją, naukowo to stwierdzono. W pełni się z tym zdaniem zgadzam, rzekł poważnym głosem lekarz. Przytaknęli mu głowami gruby kucharz oraz piekarz. Szewc z ponurą miną siedział i wyglądał tak jak struty, bo nie wierzył on w krasnale, lecz szył kiedyś małe buty. Dostał dziwne zamówienie na buciki bardzo małe. Któż te buty mógłby nosić, jeśli właśnie nie krasnale? Długo trwało to zebranie. Każdy zdanie swe powiedział, tylko jeden nauczyciel cicho w swoim kącie siedział. Cały czas on coś notował i uśmiechał się pod nosem. W końcu wstał, poprawił krawat i powiedział miłym głosem: w sporze tym ma każdy rację, moi drodzy przyjaciele. Fakt, krasnale nie istnieją. Fakt, że jest ich bardzo wiele. Są krasnale dla tych wszystkich, którzy wierzą w ich istnienie. Nie ma dla tych, co nie wierzą. Tak zakończył przemówienie. I skończyło się zebranie. Wnet opustoszała sala. Ja na koniec chciałbym spytać. Widział już ktoś z was krasnala?